Pierwszy tydzień sierpnia upłynął na rynkach finansowych pod znakiem względnie optymistycznych nastrojów. Drożały akcje, szczególnie na Wall Street, gdzie tamtejsze indeksy znalazły się na 2-3-miesięcznych maksimach. Nieco mocniejszy był złoty, drożało też, co ciekawe, złoto. Stabilny pozostawał kurs euro-dolara, natomiast to, co najbardziej chyba cieszy wszystkich, taniała ropa, co miejmy nadzieję w stosunkowo bliskiej przyszłości przełoży się na spadek inflacji. Jeżeli chodzi o nastroje, o czynniki kształtujące nastroje na rynkach finansowych, to owszem, było troszeczkę zamieszania wokół Tajwanu. Mieliśmy podwyżki stóp procentowych w Australii i Wielkiej Brytanii. Natomiast tym głównym wydarzeniem tygodnia były comiesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy. Ogólnie jednak można podsumować, że te dobre nastroje, które na rynkach, stosunkowo dobre nastroje, które na rynkach obserwowaliśmy już w lipcu, właśnie w pierwszym tygodniu sierpnia były kontynuowane. Jeżeli chodzi o tydzień drugi, tydzień rozpoczynający się od 8 sierpnia, no to tutaj na pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim dane inflacyjne, dane o inflacji zarówno w Europie, w tym między innymi w Polsce, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Dane europejskie będą miały o tyle mniejsze znaczenie, że już pod koniec lipca rynek poznał ich wstępne odczyty i bardzo rzadko te dane różnią się właśnie od tych wstępnych szacunkowych publikacji. Stąd też cała uwaga rynku w drugim tygodniu sierpnia prawdopodobnie będzie koncentrowała się na danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych. I tu rynek zakłada, że w lipcu inflacja konsumencka obniży się do poziomu 8,9% z poziomu 9,1% w czerwcu, przy jednoczesnym niewielkim wzroście inflacji bazowej, bo ma ona przyspieszyć do 6,1% z 5,9%. Te dane zostaną opublikowane w środę 10 sierpnia. Dzień później napłyną analogiczne dane o inflacji producenckiej, przy czym ich znaczenie z uwagi na to jednodniowe opóźnienie będzie już dużo mniejsze. Niemniej jednak warto odnotować, że obie miary inflacji według prognoz mają spaść. Rynek zakłada, że inflacja bazowa w Stanach Zjednoczonych i inflacja bazowa producencka obniży się do poziomu 7,6% z poziomu 8,2% miesiąc wcześniej. Natomiast główna miara inflacji producenckiej spadnie do poziomu 10,6% w lipcu z poziomu 11,3% w czerwcu. No i właśnie te dane łącznie z opublikowanymi ostatnimi danymi z amerykańskiego rynku pracy plus zaplanowana na piątek 12 sierpnia publikacja indeksu Uniwersytetu Michigan, indeksu, który obrazuje nastroje gospodarstw domowych, będą stanowiły taką podstawę do prognozowania tego, co na kolejnym posiedzeniu zrobi amerykański Fed, czy dalej będzie w sposób agresywny podnosił stopy procentowe, czy może jednak to tempo podwyżek wyhamuje, bo Fed gdzieś na horyzoncie zobaczy spadającą inflację, a jednocześnie zacznie dostrzegać sygnały wyhamowywania, spowolnienia gospodarczego.